Zapomniałem. Co chcesz? Co dla ciebie coś hiszpańskiego. O, bardzo dziękuję. Nie ma słów, jesteś tak wspaniały. Jesteś kurczę najlepszy gitarzystą, jakiego dostałem chyba. Okej, więc dla ciebie teraz Haruka. Uwaga, uwaga, teraz będzie ogłoszenie, takie jak czasami się słyszy w centrach handlowych, jak zagubi się jakieś małe dziecko. Moja siostra, Karolcia, gdzieś zniknęła. Z mopsami. Z dwoma mopsami, białym i czarnym. Karolciu! Karolciu! Mopsy zawołaj! Jak mają na imię mopsy? Mopsy nazywają się Mona i Liza. Mona, Liza i Karolcia. Wracaj szybko, bo nie posłucha. Dziewczynka, lat 16, biały pies i czarny pies. A psy to nie wiem, ile lat. Chyba rok skończyły, tak. Znaczy to są mopsy, to w sumie to nie są tak, to nie są psy do końca, bo mopsy to takie jakby oddzielna kategoria. Karolciu! No, pewnie się znajdzie. To był taki odcinek Czarnego Lustra. Tam rodzice mogli patrzeć jakby oczami dzieci. No i to miało zalety i miało wady, ale no, w takim przypadku to by było fajne. Mieć taką kamerkę w oczach Karolci na przykład i wiedzieć, gdzie jest. Bo w mopsach, tak, no, no ale chyba lepiej. No, taka dramatyczna chwila. Tak, to, no dobra, to możemy wrócić do hiszpańskiej gitary. Nie, moje.
tak zrobiony? Thank you.
Zostałeś z tyłu. Yeah.